Przed nami spotkanie z hiszpańską piłką w rozgrywkach La Liga Santander. Athletic Bilbao zmierzy się z Getafe. Tak, atutem tego piłkarza jest niewątpliwie jego szybkość. W końcu niezmiernie trudno jest odebrać piłkę przeciwnikowi, którego nie jest się w stanie dogonić. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Dośrodkowanie z rożnego. Genialne podanie. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Muniain. Zaraz możemy mieć remis. Obronił. Co za parada. Zachował zimną krew w sytuacji sam na sam. Doskonale się zachował. Dośrodkowanie z narożnika boiska. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Williams. Obrona zdążyła się już cofnąć. Williams! Wezga. Uderza z voleja. Strzał z daleka, zupełne zaskoczenie dla rywali. Ryzykownie, ale się opłaciło. Pięknie uderzył z daleka. Bramkarz chyba się nie spodziewał tak dobrego strzału. Idealnie złożył się do tego uderzenia. To była naprawdę piękna bramka. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. No, 2-0. To już bezpieczny wynik. Raul Garcia. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Muniain musiał zostawić formę w szatni, bo kibice zamiast nieszablonowego technika oglądają jak do tej pory nijakiego piłkarza. Mają teraz trochę miejsca. Ach, strzał! Zobaczymy, czy na miarę zmniejszenia straty. Ależ ma refleks, bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam. Nie wystraszył się napastnika. I teraz bardzo ważny przechwyt. Celnie wycofują piłkę. Próbowali, ale piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Coraz mniej czasu do końca. Przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Wybrali krótki wariant rożnego. Strzela! Ale świetnie teraz zablokował. I piłka wybita za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Oddaje strzał. Mata. Faul ewidentny, sędzia wskazuje na 11. Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. I bramka z rzutu karnego. Raz jeszcze spójrzmy na tę bramkę z rzutu karnego. Wysokiej klasy wykończenie, trzeba przyznać. Niby od niechcenia, piłka pyk, wpada po ziemi przy słupku. Klasa. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Wszyscy doskonale się rozumieją na boisku. Może spróbować szczęścia! Udanie broni, piłka cały czas w grze. Zobaczmy, co zrobi. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie.
Bramkarz ma dzisiaj z nim nie lada kłopot. Już trzeci raz umieścił piłkę w siatce. Doskonała gra tego piłkarza. Trzecia bramka na koncie w dzisiejszym spotkaniu jest po prostu rewelacyjny. Absolutnie, klasa światowa. Czasem w karierze piłkarza zdarzają się pamiętne mecze. Ten na pewno taki będzie. 4-0, skomentuję to krótko. Jeden zespół gra, drugi niemal stoi na boisku. No, prawie, ale nie opanował piłki. I przed nami rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Muniain. Centra w pole karne, przepychanki. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa spotkanie. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.